odnosi swoje pierwsze sukcesy organizacyjne. Do nich z całą pewnością należy, że powierzył nam organizację młodzieżowych mistrzostw Polski. Trzymają one duże brawa. Witam serdecznie zespół Golczew-Stachowa. Proszę bardzo. Jest to Myślenice. Szkoła Gdańsk. Śnieżna Wrocław. Kto jest organizatorem turnieju? Oczywiście Państwo widzicie, łączy nas piłka, więc organizatorem z Śląskiego Związku Piłki Nożnej proszę mi o to, ponieważ jako gospodarza to jest najważniejsze. W imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej, też przewodniczącego komisji podstawowej. Wybierając z Wrocławia, pancerze. Thank you.
według portalu Tylko Kobiecy Futbol, bo to głosowanie czytelników, została Julia Dec z Rolnika. Zapraszamy Julię do nas. Dzięki specjalnie Puchar. Gratulacje i brawa jeszcze raz dla Julki. Pamiątkowa fotografia, chwila na fotoreporterów. Pani voucher na trening w Akademii Piłkarskiej całej wartości 120 zł oraz gadżety Polskiego Związku Piłki Nożnej. Gratulujemy. Otrzymuje również Kuba Przyczesny. Brawa. Pani Falki, Wakalka przyjmuje voucher o firmie ES. Wiecie na trening mentalny z psychologiem sportu o wartości 120 zł. No i oczywiście otrzymuje puchar i gadżety Polskiego Związku Piłki Nożnej. Gratulujemy bardzo serdecznie. Królowa strzelczyń Natalia Olszowska. Braga. Ale wymiga, uśmiechnij się, to jest za parę. O, wreszcie się uśmiechnął. To nas bardzo cieszy. Voucher firmy ES Future na trening mentalny z psychologii sportu i również gadżety oraz puchar. To wszystko z zewnątrz. Puchar, medale, apteczka sportowa dla drużyny i gadżety. To wszystko od organizatorów. Tak, serdecznie dla wszystkich dzieci, bo proszę cały zespół o wyjście. No i pamiątkowa fotografia. Pamiętajcie o twarzy. Fotografii widoczne, a w gościu można na triumfu podnieść ten puchar. Wielki Kraków, brawa! Brawa dla zawodniczek z Małopolski, one również otrzymają za chwilę medale pamiątkowe. W osobie pana Darka Opoki i wszystkim tym, którzy włożyli swój wkład w to, żeby